Gdzie tu teraz to szukać? Prawdopodobnie w biurze szefa, nie? Nie ma to tamto. Prawdopodobnie tam się dowiemy największej ilości dwie rzeczy. No chyba, że tutaj będzie całkowicie. Going up to my office, Barty. Gotta check over some files. Take the elevator. First door on the right when you come out. You know the way, Kelso. What the hell? Zacząłem biegnąć, to od razu ten. Reakcja, jakbym, no nie wiem, co zrobił. Te drzwi bardzo pasują do tych, do toalet. Ach. Ach. Jeszcze zmuszają cię do słuchania muzyki wy wty. Okej. Spodziewałem się tego, że będziemy zmuszeni do tego, żeby słuchać tej całej. Wszystko porozwalane, a ponoć nas tu nie było, nie? So, Curtis, what is it you don't want me to see? Whatever kind of look you were going for, you missed. Well, this day was a To już czytaliśmy przy pierwszym tym, przy odcinku ze Stom, z domem z zapałek. Ale co ja tu powinienem tak naprawdę znaleźć, to sam nie wiem. To jest też tak. Insured replacement value for the house is $900. Current value of the house and land is $3,500. Christ, how many of these dumps are we carrying on the books? Ooh. There's got to be more in these files. Ha. Czyli gleba była całkowicie innej tej. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. I have a detective Phelps of the LAPD. Ażeż kurde! Tego, żem się nie spodziewał. Where's the go-between? She's awful easy on the eye for a foreign girl. Does that private dick patter actually work on anyone, Kelso? It's not your style. You were always a little more direct. This is your dime, officer. Would you have helped me if I asked, Jack? A little chuck on the shoulder, shot of Semper Fi. Fuck you, Cole. Be a man. Why send a woman to do your dirty work? You're a cop. Why do you want my help? I thought a PI might be a little more discreet. I'm no gumshoe. I used to be an investigator for this company before your investigation got me fired. I'm sorry to hear that, Jack. I'm sorry about a lot of things. Is that an apology, Cole? It's a feeble attempt at one, yes. Look, Jack, it's a murder case and I need help to solve it. So what's it got to do with Elysian Fields developments? They're in it somehow. The flyers keep turning up whenever I find a domestic fire. They're boosters. Stiffing GIs for deposits, making them wait months for a throw-up house. They're already making more money than they can count. What's turned them into killers? So you believe me? This is why you dragged me into the Buckwalter case. Look, Jack, I'm sorry. But if not for me, do it for some of the poor saps who are dying. Or some of the leathernecks who are getting grifted. How about it, Jack? I know you, Cole. You're still beating yourself up over that medal on Sugarloaf. The medal you think you didn't deserve, but you just don't get it. Nobody deserves a medal. It's just the ridiculous situation you find yourself in and how you react to it. You think you failed up on that hill. But courage isn't a tap you can turn on or off. Courage isn't permanent. It's a tenuous and fickle thing. Courage and cowardice exist in every man. Get over it. You got it off your chest. I guess I have. Can you help me, Jack? I'm thinking about it.
The Hall of Records is the place to start. Dobra, jeszcze zanim pójdziemy dalej, bo nie jestem pewien. Prawdopodobnie nie władowałem tej cutscenki na początku jednego z odcinków dotycząca właśnie zdobycia przez Cola medalu. Chociaż nie jestem pewien. Nie, chyba to akurat tak. Natomiast spotkanie z kolegą, tym uczniem psychologa nie władowałem, ponieważ przez kompletny przypadek wywaliłem ten plik z komputera i nie mogłem go odzyskać. I to mnie trochę gryzie. I teraz właśnie nie pamiętam, który to był z nich. Czy to był właśnie to spotkanie, czy ten. Ponieważ w jednym filmiku Cole poznawał naszego pomocnika psychologa, czyli tego doktora całego, co nam się przetacza jak szalony. O właśnie, aż wymienisz ten? Żyrandol, czy... Nawet nie ma Żyrandolu. Dobrze. No. Hello there. You need some help there, sir? The Land Registry Office. Where is it? Just up the stairs. Thanks. Który dość dziwny miał swoją metodę na pomaganie ludziom. Ten pomocnik psychologa. Natomiast nie pamiętam właśnie, czy... Bo druga natomiast cutscenka była o tym, że Cole z jego oddziałem zostali wysłani na wzgórze, które były bombardowane przez Japończyków. Przez Wietnamczyków? Nie, Japończyków, bo druga wojna. I tam... Dobrze mówię? Tu to. Chyba. I'd like to see the company details of the Suburban Redevelopment Fund. Certainly, sir. Just this way. I nagle mi ten broń przyłoży do głowy czy coś? No to też tak może być? Tak tylko pytam. All those suburban sons of bitches ought to be listed in here. Dobra, agencja ten. Teraz to powinno być Suburban Development, nie? SU czy jakoś tak. O, nie, czekaj. Suburban ten. Strand. Jest i fundacja, dyrektorzy. Courtney, for God's sake, what's he got to do with this? I'd like information on a plot of land. Okay, do you have the address? Not exactly. It's a new lot. I have the coordinates. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. All right, that makes it a bit more difficult. Come with me. Już myślałem, że mi za chwilę od razu powie dokładnie ulicę i ten, bo... Chociaż w sumie bym się zdziwił w jednym tym. Ale jak to było teraz... mam przykładowo te... poszlaki. Nie, to nie to, ale... O, jest. 34 stopnie. 4,29. Będę się na pewno musiał tym posiłkować, jak nic. 34 degrees. 4 minutes. 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes,
58 seconds west. Yes. The lot number's 1876988. Unfortunately, that is just the beginning. We have at least a million lot numbers in the Los Angeles area. Registrations are in alphabetical order. You need to convert your lot number to a letter. How do I do that? Over here. Use this adding machine. There are 90,000 entries to a book, so divide your lot number by 90,000. What? 1876988. O Boże, jeszcze to będzie 7, 6. Jak to jeszcze było? Bera. 1876988. 1,876,988 divided by 90,000. Podzielone przez 90,000, dobrze zrozumiałem? Kurde. Muszę to teraz od nowa? Chyba tak. 1876988. Jasne. 90,000, yes. Zabawa z kalkulatorem. Piękne. Przez 90,000, czyli 9, 0 i raz, 2, 3. 20. A starts at 0, so you want to add 1 to your number. 21. That number is your letter of the alphabet. Once you have the letter, find the right aisle, and you are in business. You do this every day? Jasny gwint. I teraz alfabet z głowy i jedziemy. P. Dobrze. Kurde, tylko że angielski alfabet jest jeszcze inny, bo oni mają jeszcze jedną te... Pod U? Serio? Let's see what the site is worth today. Abarabarabara. 1876988. The book value is 350. With the new home in place, the improved value of the property is 3500. They can make a killing. But how do they pull it off? O, no żeż ty, pani. Pięknie. Know why I plumbed for the caddy? The extra trunk space. One thing you learn in the war, boys. You do your talking once the smoke clears. Z tej strony go nie ten. Ała. No, ze strzelbą, no jasne, a ja ze gównianym pistolecikiem. Dobrze. No ja i nie mogę tego pominąć, pięknie. Know why I plumb for the caddy? The extra trunk space. One thing you... Suzak, jak ja nienawidzę, jak czasami w grach nie ma tego właśnie, tego majestatycznego...
dodatku, że można pomijać. Tutaj jeszcze powinien ten palant ze strzelbą wyjść za chwilę. Tak. For free. Pół twarzy urwane. Mogę wziąć jego strzelbę? Cool. Cool. Dobrze, że wziąłem tą strzelbę. Prawdopodobnie bym mnie zabił, gdybym nie miał jej...